Hej, hej, witam wszystkich w kolejnym odcinku z Hitman. Po prostu Hitman. Chciałem powiedzieć jakiś podtytuł, ale w sumie ten Hitman nie ma podtytułu. O tym dobrze wiecie, a zwłaszcza wiedzą o tym osoby, które się interesują tym Hitmanem. I cieszę się, że ostatnio byliście zainteresowani tym poprzednim odcinkiem. Właśnie z Włoch, z Sapienzy, misja Świat Jutra. Udało nam się ją nawet jakoś ogarnąć, bez większego przygotowania. Oczywiście, jak będę miał chwilę, to takie przygotowania poczynię, by przejść to totalnie po cichu, ale o tym już wspominałem. Tymczasem wyjeżdżam, ale chciałem wam zostawić jeszcze jeden odcinek z danej misji, która jest w tym momencie dostępna. Jeszcze jedna jest misja w tym momencie dostępna, mianowicie w Maroku, Marrakeszu. Misja nazywa się Złota Klatka. I ja ją sobie odpaliłem, żeby zobaczyć sobie tak mniej więcej, ja wiem, spędziłem w niej 10-15 minut, przebiegłem się po arenie, żeby zobaczyć, z czym to się je. Nawet nie przeszedłem tej misji, bo zobaczcie, mam przerywnik filmowy, jest tutaj, powinien ukończyć Złota Klatka, zanim przystąpisz do tej zawartości, czyli ten filmik po tej misji w ogóle nie jest odblokowany, w ogóle nie przeszedłem tej misji, więc w tym momencie podejdziemy się sobie do tego tak totalnie, prawie totalnie na ślepo, bo mówię, wcześniej sobie spojrzałem, jak wygląda mapka. I mam wrażenie, słuchajcie, że jest to, nie będzie to trudna misja, ale tfu tfu, nie będę nic mówił. Zobaczmy sobie odprawę. Good afternoon, 47. Your destination is Marrakesh, Morocco, where civil riots are looming. Your targets are private banker Klaus Strandberg and army general Reza Zedan. Two of the conspirators in a sinister plot to overthrow Morocco's fragile government. Strandberg, a former bank CEO who stole billions of dollars worth of savings from the Moroccan people, was facing trial for investment fraud. But early this morning, a band of heavily armed mercenaries freed Strandberg from his prison transport, resulting in the death of several police officers. Strandberg now takes refuge at his native Swedish consulate, in front of which crowds of angry protesters have gathered, demanding his handover to Moroccan authorities. We believe General Zedan orchestrated Strandberg's escape to infuriate the public and spark nationwide riots, allowing Zedan to impose martial law. Operating out of a field HQ at a nearby abandoned school, he will no doubt use the riots to depict the Rabat government as weak and inept, and persuade the general staff to support a fully fledged military coup in the name of national security. Our client, building contractor Hamilton Lowe, who stands to lose a fortune in government contracts, has hired us to prevent the coup d'etat. To do so, you need to paralyze Zedan's rebel forces and prevent the riots from escalating further, hence the double contract. This is quite the political powder keg, 47, so be careful. The fate of a nation is at stake. I will leave you to prepare. Mission status active. Oczywiście nie mamy w tym momencie żadnego większego wyboru, jeżeli chodzi o planowanie, ale możemy odpalić misję i zobaczymy, jak ją rozegrać. Powiem wam tak, w przypadku Hitmana, akurat tego Hitmana, który jest w tym momencie, ale w przypadku poprzednich również, zwłaszcza gdzieś tam Absolution, jakiekolwiek nasze działanie, bądź też opieszałość, skutkowała zazwyczaj jakimiś zmianami na mapie. Na przykład, nie wiem, w ciągu 5 minut od rozpoczęcia misji cel dojdzie w takie i takie miejsce, w którym już go później praktycznie w ogóle nie będzie. W momencie, gdy, nie wiem, wybuchnie jakiś tam ładunek, cel jest eskortowany, to już widzieliśmy na przykład w Paryżu, że cel jest eskortowany w jakieś bezpieczne miejsce, żeby nic mu się nie stało, tak? Do takiego safety roomu, powiedzmy. I na przykład, nie wiem, wywołanie alarmu przeciwpożarowego, takie umyślne, również sprawia, że na przykład cel może być gdzieś odeskortowany. Także trzeba będzie się rozglądać bardzo uważnie. Marrakesh, 47. The situation grows more tense by the minute. The consulate is under lockdown, but the protests are only a stone throw away from full-blown riots, and Zedan won't hesitate to unleash his troops. So whatever you're planning, time is of the essence. Good luck, 47. No. Mam nadzieję tylko, że to właśnie nie jest misja na czas. Ale dobra. Teraz tak. Pierwsze, co robimy, przynajmniej co ja zrobiłem po tym, jak przybyłem na tą mapę, to sobie, znaczy na tą mapę, na tą akcję, na tą misję, zobaczyłem sobie mapę.
I teraz tak, mamy tutaj jeden cel i to jest z tego, co się orientuje szkoła, w której przebywa ten taki wojskowy. Tu jest z kolei ten, z którego odprowadzili do konsulatu, tak? Zaraz, i zobaczmy sobie, jak są połączone wszystkie korytarze. Tak, to jest poziom trzeci, czyli gdzieś tam powiedzmy dachy. To jest poziom drugi, czyli nie wiem co. To jest poziom pierwszy, czyli ten, na którym my jesteśmy, czyli poziom powiedzmy takiej ziemi. I mamy jeszcze poziom zero, który właśnie bardzo dobrze pokazuje nam, jak możemy dojść w pobliże jednego z celów. Zobaczcie. Tutaj jest taki korytarz, więc trzeba dokładnie się przyjrzeć, jak dojść w to miejsce. Teraz tak, jak wyjdziemy, idziemy w lewo, w prawo, do końca, okej, okay. Dobra. Sir? Zaraz dobrze poszedłem? To nieźle poszedłem, znając życie. Także to jest duże ułatwienie, że jest taka mapa. Jest bardzo duże ułatwienie, że jest taka mapa, która pokazuje nam, gdzie moglibyśmy właśnie dojść w pobliżu naszego celu. No i standardowo, mamy po drodze bardzo dużo innych opcji, typu, nie wiem, odwrócenie uwagi poprzez zepsucie skutera, czy, nie wiem, podniesienie jakiejś broni konkretnej. Jak widać, masa ludzi. Teraz to było do końca. Tutaj nie, stąd moglibyśmy przyjść. To było tutaj. Zobaczmy sobie mapę. Tak, i zaraz w prawo i w lewo. Zaraz w prawo i lewo. Tam już widzicie jakiś żołnierzy, którzy pilnują przejścia. Prawdopodobnie nie byłbym w stanie. No i nie chcą nas tu wpuścić. Standardowo. Nie chcą nas tu wpuścić. Znaczy ja jestem w stanie tutaj przeskoczyć sobie i przejść. Ej, ale ładnie ich, dobra, monety zawsze na propsie, ale ładnie ich tutaj się obeszło, co? I tam są te schody, którymi ja jestem zainteresowany. I need to get back there before Exo tears me a new one. All right, I'll hold down the fort. Take the tunnel, it's way faster. Yeah, yeah. No właśnie, tunelem będzie szybciej. Dobra, tego ogłuszmy, chociaż moglibyśmy go zostawić, a pójść za tym, który przed chwilą właśnie nam uciekł, bo ten był tyłem, mogliśmy za tamtym podążyć, tylko nie wiem, co do końca, czego do końca mógłbym się spodziewać, idąc tamtymi schodami za nim, mógłbym wejść, wiecie, weźmy tak, okej. Okay. Jesteśmy, powiedzmy, so far so good. Schowajmy to na plecy. Czy ja tutaj cokolwiek podnieś młotek? Czy młotek nam jest potrzebny? Nie za bardzo. Dobra. Czyli w tym momencie, w takim przebraniu, bardzo możliwe, że będę mógł się przedzierać obok takich podrzędnych gości, właśnie podrzędnych strażników. I to jest ten, który nam tutaj uciekał. Może dobrze, że go zostawiliśmy, bo nie mielibyśmy gdzie jego zwłok schować, znaczy zwłok. Oczywiście on by był ogłuszony, chyba nie mielibyśmy gdzie schować. Nie, tutaj moglibyśmy schować. No, czyli też można byłoby tamtego zostawić, a za tym przyjść prawdopodobnie. Pytanie, czy nam będzie jakoś wielce przeszkadzał. Nie, tutaj sobie stanie. I co? I dalej nie pójdzie? Ty miałeś iść do jakiegoś garażu. Idzie dalej, czy nie? Tak, idzie dalej, dobra. No to w takim razie trzeba będzie się mu przyjrzeć. Uuu, jest jakiś gość, który... bardzo możliwe, że będzie miał na nas... oko. I ten gość pilnuje jakieś rzeczy na biurku. Uh-huh.
Dobra, panowie się tu muszą jakoś rozejść. Ten mi tu ewidentnie przeszkadza. Okej, poszedł sobie. Kurde, przyszedł tu jakiś jeszcze inny typek, no. Abym chciał rzucić tamtemu monetą, tak żeby się odwrócił od tego stolika. Chciał mnie zauważyć. Dobra. Uda nam się? Okay, what's... Central, this is me. Something's going down. I'm having a look. Okej, okay. Coś udało mi się. Zobaczmy informację. O, udało się. Dobra, poszedł za tą. Kod dostępu do wieżyczki. Hasło do komputera sterującego uzbrojoną wieżyczką. Ten sprzęt naprawdę ma rozmach. Okej, okay, może się uda. Zaraz, a czy my mamy jakieś możliwości, które możemy śledzić? Na wizji. Kwiat wiśni. O! To jest możliwość, że ten... żołnierz, znaczy ten, wiecie, ten wojskowy, nasz cel wojskowy będzie w tym miejscu. Przed chwilą my byliśmy w tym pokoju, tak rozpoznaję tą beczkę i ten generator, który tam stoi. Plaster miodu i on też jest w tym samym pomieszczeniu. Ciekawe, jak to zorganizować. W głąb króliczej nory. Nic mi nie daje, bo to pokazuje tylko miejsca, w których mógłbym... Aha, a to co to jest? Fiolka z zabójczą trucizną. Czyli bardzo możliwe, że mógłbym po prostu jakoś gości otruć. Pytanie, czy mi to cokolwiek da. Dobra, nie biegajmy, z tego względu, że niektórzy mogą się zorientować, że coś jest nie tak. Czasami jak biegnę w niektórych miejscach, to goście zwracają na mnie uwagę. You made it. Most impressive, 47. Okay. Now to locate Klaus Strandberg. Okej, okay, jakieś samochody. Zobaczmy, gdzie jesteśmy na mapie. Jesteśmy, Klaus Strandberg. To jest prawdopodobnie ta ambasada. Tutaj są jacyś panowie, którzy bardzo możliwe, że są w stanie mnie rozpoznać. Dwóch gości jest, którzy są w stanie mnie rozpoznać. Być może pilnują jakichś ciekawych rzeczy, tak samo jak... O, włącz radio. Być może pilnują jakichś ciekawych rzeczy, takich jak... poprzednio ten gość, z tym kluczem do wieżyczki. Ej, nie tak daleko, kościu. Dobra. Jak tutaj oni chodzą sobie? Ten jeden stoi cały czas przy biurku. Bardzo możliwe, że do tego biurka moglibyśmy sobie swobodnie podejść. Bez większych problemów. Tam on coś ma. Coś mu się świeci, tak samo jak tutaj. Karta magnetyczna do konsulatu. Okej. To się przyda na pewno. I być może oni coś tam przydatnego, coś małego, tam jakaś karta albo coś tam jest na tym biurku obok tego typa. Tylko boję się tam podejść, bo mogą mnie zauważyć, skubańce. Zaraz, ten mnie nie widzi, znaczy ten nie rozpoznaje mnie, no to, że nie widzi, nie rozpoznaje mnie. Ci goście z tymi kropkami nad głową są w stanie mnie rozpoznać w tym moim przebraniu. Ale dobra, jeżeli dobrze obczaiłem, to ten gość sobie chodzi tak w kółko. Przyszedł tutaj, później pójdzie do jednej skrzynki, do drugiej skrzynki i nie powinien mnie zauważyć, nie powinien być w moją stronę zwrócony. Pytanie tylko, czy to jak ja będę podnosił z tego biurka obok tego gościa w czerwonym berecie, czy zwróci to na mnie uwagę? Wiecie, to będzie jakiś typu sabotaż, nie? Usi. O kurde, odwrócił się akurat jak podszedłem. Myślałem, że zacznie iść gdzieś. Komplet kluczyków do wojskowej ciężarówki, przydatna rzecz. Kod dostępu do wieżyczki, o i karta magnetyczna do konsulatu. Karta magnetyczna pozwalająca na wejście do szwedzkiego konsulatu. Okej.
do szwedzkiego konsulatu. No problem. Autoryzują ewakuację bez konsultacji ze szwedzkim MSZ-em. Lander za to poleci. Kto to gada? Oni coś gadali o ewakuacji przeciwpożarowej przed chwilą. Kurde, że też nie przysłuchałem się całej tej rozmowie, no fuck! Właśnie takie rozmowy czasami dają nam pomysły na to, jak to rozwiązać. Jak przejść daną misję, co zrobić, by było jak najoptymalniej. Co my tutaj mamy? Śrubokręt. Śrubokręt, super broń, z tego względu, że śrubokrętem możemy zrobić autocelowanie. O, i trutka na szczury też może się przydać, żeby kogoś wysłać do kibla. Śrubokrętem, nie wiem, czy już widzieliście śrubokręt w akcji. Śrubokręt, jeżeli... Zaraz, mapa. Jeżeli rzucimy gościowi w głowę, to go zabija na strzała i zazwyczaj to rzucanie w głowę jest automatyczne, jest autocelowanie tak jakby. Tutaj mamy schody, które mnie interesują, ewentualnie te, albo nie, tymi to przyszedłem chyba. Kamera, jak na wejściu jest kamera. Więc obejdźmy to dookoła, żeby nas, no, akurat w tym momencie nie przechodzę tego na nas cichym zabójcy, tylko w garniturze, ale... Ale warto nie rzucać się w oczy, co? Jak nie musimy, to lepiej nie nagrywać się na kamerze. Kamera niech się odwróci w drugą stronę. I tak. Włącz alarm przeciwpożarowy. Kubę na śmieci schowaj przedmiot. Czy chcecie mi powiedzieć, że czasem ten przycisk alarmu przeciwpożarowego nie jest tutaj... specjalnie? Oh shit. In case of a security breach, I hit the manual alarm button which triggers the evacuation protocol. It's pretty straightforward. Okay, Ace. You're not worried? I'm not worried. Massage expert Connie Engstrom. Report at the reception desk. Słysz... That was Connie Engstrom. Please go to the reception desk. Słyszeliście? Ci też rozmawiali o procedurze ewakuacyjnej. Że w momencie, gdy będzie się coś działo, naciskam alarm przeciwpożarowy i wtedy się rozpoczyna procedura ewakuacji. No to super! Panowie mi podrzucili pomysł. Mam nadzieję, że ten pomysł będzie oczywiście popłacał. Ja sobie pozwolę zapisać, bo jednak alarm przeciwpożarowy to jest dosyć duże zamieszanie. Może wtedy się dziać bardzo dużo różnych rzeczy. Okej. Okay. I teraz tak, włączmy alarm przeciwpożarowy. Mam nadzieję tylko, że ten gość mnie nie będzie widział. Niech no sobie pójdzie stąd, bo ja nie jestem pewien, czy on czasem mnie nie zobaczy. W takich momentach, jak na przykład włączam alarm przeciwpożarowy, o właśnie, we wszystkich tych akcjach, które mają taki wykrzyknik na pomarańczowym tle, to jest to, że ktoś może nas zauważyć, jak my to robimy i będzie podejrzliwy. Ale gość chyba nie ma zamiaru się ruszyć. No dobra, cóż. Okej, okay, w głąb króliczej nory. Wyzwanie ukończone. Okej, okay. Oni tylko na chwilę tak naprawdę są troszeczkę podejrzliwi. A później już jesteśmy tak jak jednym z nich. I zobaczcie, że nasz główny cel się bardzo szybko przemieszcza. Czyli prawdopodobnie go po prostu ewakuują. Ja się tutaj na wszelki wypadek gdzieś w pobliżu wyjścia ustawię. Co to jest? Klucz francuski. Będzie trzeba poczekać. Ale widzę, że goście się tak ustawili, jakby tędy miał faktycznie uciekać. Jest gdzieś na naszym... Na naszym poziomie jest. Jest! Dzień dobry panu. Dzień dobry panu. Hey, get ready. We got trouble.
Jak dobrze tylko, że ci goście, którzy tutaj są, nie rozpoznają mnie. Ale będzie, patrzcie, będziemy tutaj przechodzić obok jednego typka, który może nas zdemaskować, więc tutaj trzeba będzie uważać. I on jest tutaj. Kurde. Okej, przeszliśmy. Daleka. Gość, kurde, musi sobie jakieś okulary założyć czy coś. No i gdzie ty się, kolego, zatrzymasz? Ewentualnie po alarmie będzie wracał sobie na swoje miejsce tą samą drogą. To wtedy będziemy mogli go może gdzieś, o, na przykład w tym miejscu zaatakować. Może reszta zostanie gdzieś. Okej, we're in the safe zone. No one gets inside the perimeter. To jest safe zone. Średnio bym powiedział, proszę pana. O, GTX-y tu sprzedają, zobaczcie. Ciekawe, 3080-ki. All right. Could have been a lot worse. We're all in one piece. Co sprzedawać? Chce pan buty? Buciki? Jakieś chodaczki? Dobra, posłuchajmy, co mają do powiedzenia. I nagle alarm ustał. Okej. Okay. Gościu, wracasz do siebie? Tą samą drogą? Widzę, że panowie sobie powychodzili. Super. Szkoła! A przy szkole jest nasz drugi cel. Czyżbyśmy mieli okazję zabić i, znaczy może upiec dwie pieczenie na jednym ogniu? Kwiat wiśni, możliwość utracona, teren zagrożony. Na wizji możliwość utracona, teren zagrożony i tutaj również teren zagrożony, jak i tutaj. Oraz tu kluczowe informacje zostały utracone w głąb króliczej nory. Czyli zobaczcie, po aktywacji tego alarmu zamknęło mi się 5... Nawet więcej. Nie, 5 dróg, które możemy wykorzystać. Teren zagrożony, kluczowe informacje zostały utracone, czyli czegoś nie wysłuchałem i już więcej nie będę mógł wysłuchać. Tak samo zagrożony jest teren ambasady i tutaj już na przykład na wizji też możliwości takiej nie mogę wykorzystać. A szkoda. No dobra, ale lecimy w takim razie. Sezamie, otwórz się. Nie, jakiś... Klucz dawnego dyrektora. Dobra, idziemy za tym typem. Zobaczymy, gdzie on pójdzie. Jeżeli on idzie do szkoły, no to idzie w dokładnie to samo miejsce, co nasz cel główny. O! Raz. Działa mikrofon. Bo musiałem sobie wyciszyć mikrofon, bo kichnąłem. Przepraszam. I dziękuję. Na zapas. Dobra, jakby co, to ja jestem tutaj od eskortowania pana. Mam nadzieję tylko, że żaden z tych nie będzie chciał nas zdemaskować. Okej. Tutaj jest gdzieś szkoła, tak? Tam mnie mogą rozpoznać. Nie, jeden tylko może mnie rozpoznać. A gdzie jest główny cel? Jeszcze drugi? W środku. Prawdopodobnie wyjdzie się spotkać. Czasami te... O, te tutaj... Rzeczy, na przykład ten obrazek zdradza to, że oni mogą się spotkać w jednym miejscu. Widzimy na tym obrazku po prostu jedną z możliwości i widzimy, że oni mogą być w jednym miejscu jednocześnie. Wystrzel działko transportera. Informacje. Kluczyki do wojskowej... Nie, to nie to. Klucz dostępu do wieżyczki.
Hasło do komputera sterującego uzbrojoną wieżyczką, ten sprzęt ma naprawdę rozmach. Tylko że prawdopodobnie nie zabije tylko dwóch celów, a zniszczę no połowę tej szkoły. Ciekawe. To co? Robimy zadymę? That is General Reza Zaydan, keeper of the peace. Co mi został zabezpieczony? No nie powiedziałbym. O ciu, faktycznie ma rozmach. Jaki rozpierdziel zrobiłem. Compromise. But I don't understand. There is no sign of forced entry, no alarms, nothing. One of my people has gone missing in Johannesburg. A key bearer. I wish I'd been informed. Still, the system demands two keys, and the rest are all accounted for. Except for your late predecessors. Comp? But his plane went down over the Pacific. It was an accident. Such was the conclusion at the time. Yes. People die, Mr. Fannin. Happens all the time, even to us. It seems like a conspiracy. Probably isn't. And yet, the failed coup in Morocco, the ether virus, someone knows about us. Uh-huh. There was a pattern and I failed to see it. Providence is under attack. How much was there? Money? Not money, Mr. Fannin. Information on all of our assets and operatives, like you. Dig a trench, Director, and make it a deep one, because none of you are safe anymore. No nieźle. No nieźle. Czyli kurczę, ktoś nas, znaczy zleca nam agencja, nasza agencja zleca nam zadania, które prowadzą tak jakby naokoło do zagrożenia tym panom, których aktualnie widzimy. Znaczy, których aktualnie widzieliśmy na tym cinematicsie. Na tym przerywniku, na tym, czym to tam było. Pytanie, co agencja ma z tym wspólnego? Bo niby tam firma nam zleciła, tutaj przed chwilą to Maroko, zleciła nam to firma budowlana, żeby tam nie stracić udziałów, czy coś takiego. Bleh. Pitu, pitu. Tu jest grubsza sprawa. Kara za zabójstwo osób postronnych. 6 razy 5 tysięcy. No tutaj ten łączny wynik jest naprawdę niezły, ale mógłby być jeszcze lepszy ze względu na to, że otrzymaliśmy karę za zabójstwo 6 postronnych osób. To jest bardzo, bardzo dużo. Bardzo dużo na minus. Ale nie zostaliśmy nagrani, nie odnaleziono ciał. Zabójstw przy świadkach też nie było. Nigdy nie zauważył mnie nikt. I zadanie wykonane jak na pierwsze przejście misji, chyba nawet nieźle, ale tak jak myślałem, no ten jakby to połączenie, ten tunel taki, którym przeszliśmy do ambasady, był bardzo dużym ułatwieniem, że go widzieliśmy na mapie. Bardzo dużym ułatwieniem. No nic, zaplanuj ponownie misję i tak dalej, nic już więcej.
nie zrobimy. Musimy czekać na kolejne misje, a ja w wolnym czasie będę musiał expić, czy tam po prostu szkolić się w przejściu tej misji na totalnie cichego zabójcę, czyli nie mogę pozwolić na to, żeby zabić jakąkolwiek osobę postronną. No. A ja tymczasem wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz. Będę bardzo, bardzo wdzięczny. Widzimy się następnym razem. Trzymajcie się, do usłyszenia, na razie. Pa, pa.